Cześć. Siema. Dzisiaj deska Twin Tip od Xenona, model Lalus. Najbardziej wszechstronny model ze stajni polskiego producenta leżącego nad Wisłą. Ładne słowa. Ładne słowa. Rozmiar. Tutaj mamy teraz 138x42, czyli największy rozmiar, jaki jest dostępny. Który waży 2,73 kg. Dokładnie. A poza tym mamy jeszcze dwa modele. 132x40 i 135x41. Xenon określa flex swojej deski w skali od 1 do 10. Lalus ma flex 5. Jeżeli chodzi o rocker, też określa go w skali od 1 do 10. Dziesiątka najbardziej wygięta deska, jedynka najbardziej płaska. To jest rocker 7. Jeżeli chodzi o kształt tej deski, tak, może jeszcze pokażę, jak wygląda rocker. Teraz, jeżeli chodzi o concave, mamy pojedynczy concave na środku, który przechodzi na samym końcu, na tipach, w V-kę podwójną. Mam nadzieję, że to widać. Mamy do tego dodatkowe żłobienie na krawędziach deski w części środkowej, z jednej i z drugiej strony, która powoduje, że deska na tym odcinku jest sztywniejsza. I mamy dosyć cienką krawędź, bardzo zbliżoną do modelu Rayo. Wydaje mi się, że ta krawędź jest troszeczkę grubsza niż w modelu Rayo. Co ciekawe, pokład tej deski jest wykonany ze sztywnego materiału, takiego szczotkowanego. Jest to oczywiście szkło, włókno szklane, natomiast jest to szczotkowana powierzchnia. Co poprawia wygląd, ale przede wszystkim też chroni ją przed uszkodzeniami. Gdzieś tam coś tam spadnie, coś, żeby się nie porysowała w bagażniku, przy transporcie. Fajna rzecz. Rdzeń jest drewniany, co można zobaczyć w tym malutkim okienku z przodu deski. Można zobaczyć, jak wygląda ten rdzeń drewniany, jakiego jest koloru i tak dalej. No właśnie, i co ciekawe z tą deską, każdy model Lalusa ma swoją oddzielną formę, w której robią tą deskę. Czyli każdy tak jakby spersonalizowany, każdy jest oddzielnie testowany i w ogóle każdy jest oddzielnie projektowany. Fajny akcent, myślę, że to jest dobry kierunek, ponieważ ta deska jest modelem, tak jak powiedziałem wcześniej, najbardziej wszechstronnym, więc najczęściej wybieranym. Teraz do tego, ja zawsze ceniłem sobie Xenona od strony ich grafik. Ich grafiki były zawsze ładne, ciekawe i wyróżniające się. Xenon poszedł tak daleko, że do tej deski dodał finy w odpowiednim kolorze do koloru deski w danym miejscu i podkładki plastikowe, które też mają odpowiedni kolor do koloru deski. Z jednej strony czerwonej, z drugiej strony niebiesko, zdaje się czarnej, tak, czarnej. Taka wisienka na torcie. Pady, strapy w kolorze białym. Pady i strapy testujemy osobno i filmik, link do tego filmiku z testu możecie zobaczyć poniżej. Ile kosztuje? Deska kosztuje 2899 z ły. To znaczy 2899 zł z kompletem akcesoriów do deski. Przez 2 tygodnie od dnia dzisiejszego, czyli od publikacji tego odcinka, mamy specjalną cenę na tą deskę. Link do specjalnej ceny znajdziecie na dole. Gdzieś tam. Czy powinniśmy coś jeszcze dodać? Tak, że dzisiaj jest bardzo ładna pogoda w San Escobar. Pozdrowionka!